Witajcie! Niedawno był film na temat Cichlinera, czyli Cichlinera, którego się wymawia tak fonetycznie. I jak się wymawia fonetycznie, to pamiętajcie, że każdy wie wtedy, o co chodzi. A jak się wymawia anglojęzyczną nazwą, to niekoniecznie każdy będzie wiedział, o co chodzi i nie wpisze tego z słuchu. No bo jak? No ale dobra, niedawno był o tym film i powiem Wam, dzięki jednemu widzowi, który wypowiedział się pod tamtym filmem, sprawdziłem polecany przez niego inny program, a mianowicie Glary Utilities, czyli Glary Utilities się pisze. Wygląda ikona tak, napis też widzicie obok mnie. Glary Utilities jest to program, który w zasadzie mam od niedawna i już mogę Wam powiedzieć, że jest najlepszy. Tak, to się może wydać dosyć niedorzeczne, dlatego że mam go niedawno i już mówię, że jest najlepszy. Tak, dlatego że mam rozeznanie w programach, jak one działają i on działa dużo lepiej niż Cichlinera, a w zasadzie Cichliner. I dużo lepiej od niego działa, bo ma dużo więcej funkcji, które można wykorzystywać do obsługi własnego sprzętu. Nie ma wszystkich funkcji tamtego programu, ale ma dużo więcej innych funkcji i w zasadzie jakby je porównywać między sobą, to właśnie Glary Utilities ma dużo więcej możliwości. I powiem Wam, żeby nie być gołosłowny, testowałem obydwa programy obok siebie, czyli porównywałem wyniki, co on wynajduje, co on czyści, na co mogę wpływać dzięki tym programom. I Cichliner w zasadzie można powiedzieć, że no, wypada już na tą chwilę sporo słabiej niż Glary Utilities. Za co dzięki widzowi, że go poznałem, bo ja go wcześniej akurat nie znałem. No dobra, ale przyjrzyjmy się temu programowi i powiem Wam od razu, jak używacie Cichlinera, Cichlinera, warto, wydaje mi się, że zainteresować się właśnie Glary Utilities, dlatego że wydaje się on naprawdę, naprawdę, naprawdę warty uwagi. Bez owijania w bawełnę, jest po prostu lepszy. Ściągnąłem ten program, zacząłem się nim bawić. Był ciepły dzień czerwcowy i pobrałem sobie Glary Utilities. I wtedy, gdy skończył się instalować, była błyskawica. Dobra, słuchajcie. Pobrałem ten program i faktycznie mogę powiedzieć jedno. Jest on lepszy niż Cichliner, czyli Cichliner, z tego powodu, że ma on w sobie więcej funkcji. To tutaj, to są tam pierdółki nieistotne, ale to warto zobaczyć. Patrzcie, 86% szybciej niby niż innych użytkowników. Nie wiem, czy to prawda. Czyszczenie, konserwacja, usuwanie plików tymczasowych. Całkiem fajnie to działa. Powiem Wam, że analogiczna taka funkcja jak w tym Cichlinerze, ale tutaj mi się wydaje, że on bardziej dogłębnie to czyści, bardziej w sobie jakby tak, bardziej jest to jakieś rzeczowe, mi się tak wydaje. Tutaj jakieś tam listy, co on tam chce wyczyścić. Nie chcemy zamykać przeglądarki. I zobaczcie, może mi zwolnić 1 giga. Czasami na tamtym programie, który Wam wcześniej polecałem, było, że 30 giga, ale to jak po roku czy dwóch tam dopiero wykonywałem czyszczenie. Też mi się tutaj podoba, że możecie ustawić dokładne parametry co do tego czyszczenia, że nie są one jakoś tam narzucane od góry. Możecie sobie w ustawieniach jeszcze dokładniej powybierać, co on dokładnie ma robić w tym dziale, czyli konserwacja, tak jak tutaj widzicie, konserwacja, konserwacja i tu wybieracie sobie obszary, nie, które byście chcieli sobie tam przeczyszczać i te czyszczenie rejestru, tak jak tutaj czyszczenie rejestru, naprawa skrótów, naprawa dysku, bla, 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 to wszystko ma swój odpowiednik, czyszczenie rejestru, czyli z czego ten rejestr ma być czyszczony, tego naprawa dysku, w sumie ja tego bym nie polecał i szczególnie do tych ESD dysków. Zacieranie śladów też bym generalnie szczególnie tego nie polecał, bo po co? No chyba, że macie jakieś tajne dane poufne. I usuwanie plików tymczasowych, czyli te powiedzmy sobie zrzuty, tempy i tak dalej, takie zbędniaki, nie, w koszu, no ogólnie zbędne śmieci, które są tymczasowymi plikami, możecie je oczyścić i możecie sobie wybrać, które te pliki mają być czyszczone. Chociaż to jak widzicie, on od razu wykrywa mi niektóre aplikacje, których nawet niekoniecznie mam, przykładowo Google Earth, ja tego czegoś nie mam na swoim dysku, a on i tak go tam wykrywa. Te resztę w sumie mam, ale tamtego wcześniejszego nie. Czyli lepiej nie czyścić tego, czego nie wiecie. To jest tak samo danger funkcja, jak w tym Cichlinerze, żeby wiedzieć, co czyścicie, nie? Bo jak coś sobie wyczyścicie, czego nie wiecie, to możecie sobie za grubo polecieć. Chociaż ten Glary Utilities, powiem Wam, że jest dużo bezpieczniejszy, mi się wydaje, bo w tym Cichliner,
którego wam włączę i jeszcze pokażę, bo jeszcze go mam póki co, to on miał te czyszczenie tutaj niestandardowe, jak widzicie, bardziej takie rozbudowane, dużo więcej, tu jeszcze aplikacje, dużo więcej możliwości on miał w sobie, tylko że ja mam teraz dodane te dodatkowe pakiety, to on mi się tam długo będzie ładował, tak jak widzicie, tu cały czas, mimo że SSD dysk, to on będzie ładował i ładował, bo ja mam tam duże rozszerzenie w tym jeszcze, o którym też wam zresztą mówiłem w osobnym dodatku. Dobra, do niego sobie później wrócimy, niech on tam się ładuje. No i tutaj w tych dalszych ustawieniach możecie sobie wybrać, co tam jeszcze byście chcieli, na przykład czyszczenie, cookie, przeglądarki, czy tam cache i tak dalej. Ogólnie możecie sobie tu wybrać dużo jeszcze opcji. To do konserwacji. Potem czyszczenie, to, czyli oczyszczanie dysku, to zobaczcie, on tutaj będzie mi pokazywał, co on chce wyczyścić i tak dalej. Dokładny wam opis, możecie sobie tam klikać i on wam wszystko wyświetla, co dokładnie wyczyści na liście. To jest super sprawa. Naprawa rejestru, tego nie klikam. Skrótów to raczej nie ma problemu. Wyszukiwanie duplikatów, tak jak w tamtym poprzednim programie, też tu jest, ale to jest tyle metod na to, że ja w Double Commander z czegoś takiego mógłbym korzystać. Nie potrzebuję do tego innych programów. Te ustawienia, zobaczcie, menu kontekstowe, też możecie sobie tutaj ładnie wybierać, co chcecie, żeby wam działało. Poprzedni program, który wam polecałem, też to miał, ale ten może ma trochę bardziej rozbudowane. Generalnie w sumie jeden grzyb. Wyszukiwanie pustych folderów to jest jakaś nowość i menadżer dezinstalacji, no to taki własny, taki jak mówiłem wam w Cetslanerze, był zasób, który był dosyć ważny, to tutaj też jest on jeszcze bardziej chyba nawet rozbudowany niż tam, bo jeszcze wam tutaj ścieżkę lokacyjną pokazuję, ostatnie zainstalowane i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy dalej i zobaczcie, optymalizacja, programy startowe, w to co w poprzednim programie mieliśmy, tutaj też mamy i dokładnie wymienione, chociaż jednej rzeczy nie ma tu wymienionej, co jest w tamtym, a mianowicie tutaj nie ma przykładowo tego samego programu, czyli tego Glary Utilities, sam siebie nie wymienił, żeby go zastrzelić mu proces, a w tym slanerze, już to widzę, o zobaczcie, mi się załadowały te w slanerze te dodatkowe moduły do oczyszczenia i co do tego nie wiem, który jest lepszy, trudno powiedzieć, bo ten mi tu nie wykrywa tych, których nie mam, nie? Bo wie, że ich nie mam, a tamten Glary mi je wykrywa, mimo że ich nie mam, nie? Czyli tak z grubej rury jedzie na wszystkich. No i ten autostart, jakbyście mieli porównywać, to trudno powiedzieć, który jest z nich lepszy. Ten ma dokładniej opisane, mi się wydaje. Z tego powodu, że zobaczcie, tutaj mam na przykład Komodo, który wam gorąco polecam. Komodo, jak macie Windowsa, to Komodo wam bardzo, ten CIS Komodo, nie jakiś tam Komodo, ogólnie z Komodo. Komodo Internet Security wam bardzo polecam. Mi się wydaje, że to jest najlepszy darmowy dodatkowo, ale najlepszy w ogóle antywirus. W ogóle, nie? Z wielu różnych powodów. Kiedyś o nim film też nagrałem. No i w sumie ta sama zasada, nie? O ile Cleaner sam siebie nie pokazuje, Cleaner sam siebie nie pokazuje, to tak samo ten siebie Glary Utilities też siebie nie pokazuje w tym do wyboru. Który jest dokładniejszy, trudno powiedzieć. Tu jest fajnie, że od razu wydawca mi jest podany, a w tym Glary na przykład tu mi wydawcy od razu nie ma. Tu jest po ikonkach, ale niektóre rzeczy są takie bezikonkowe, nie? Że nie poznacie po ikonce i wtedy tu dodatkowe informacje ewentualnie będą wymienione. Który jest dokładniejszy, powiem wam, nie wiem, trudno orzec, nie? Generalnie myślę, że są zbliżone funkcjonalności, chociaż mi bardziej, ale być może z przyzwyczajenia pasuje ten w Cetslanerze, chociaż ten Glary i tak ma lepszy, bo ma tego po prostu więcej wszystkiego, więcej opcji, zobaczcie jak łatwo z opcji do opcji można wchodzić. Defragmentacja dysku, to pamiętajcie, w SSD-kach tego nie robicie. Optymalizator pamięci, to w sumie można kliknąć i tyle sobie zobaczycie. Defragmentacja rejestru, ja nie wiem komu to może być potrzebne. Skanowanie dysku, menadżer sterowników, dosyć fajna sprawa, możecie sobie sprawdzić sterowniki, jakie tam macie. A i to oczywiście aktualność oprogramowania i zobaczcie mi ten Glary, bo w nim jesteśmy teraz. On mi wykrył, że 3, bo ostatnio zaktualizowałem sobie na próbę kilka programów, których ja rzadko aktualizuję. No i on mi tu wykrył, że Balbolka, że jest już nieaktualna, Krystal Dyski, Xyn Wiew. Ten program, jak macie program do grafik, to wam ten polecam ze wszystkim. Może o nim osobny film nagram. To jest najlepszy program do przeglądania grafik i zdjęć na komputerze. Lepszego nie ma, nie musicie nawet szukać. Na pewno jest najlepszy. Chociaż na pewno to ja też mówiłem o Cleanerze, że jest najlepszy, a już się znalazł Glary, który wydaje mi się, że jest na tą chwilę lepszy.
Dobra, słuchajcie, aktualizacja oprogramowania. Zobaczmy sobie, jak ten klaner mi tutaj wyszuka. A zanim on wyszuka, to dobra, się udamy trochę w dalszą podróż. I jeszcze tutaj warto omówić sobie prywatność, zacieranie śladów, czyli jak na przykład chcecie wymazać jakieś dane z swojego systemu, żeby nikt ich w przyszłości nie odczytał, to możecie to zrobić. Asystenty przeglądarki, menadżery procesów. Generalnie dosyć fajnie, nie? Bo do wszystkiego macie tak jakby dostęp z kliku, nie? W własnym systemie. No i zobaczcie, ten mi na przykład SeedClanner wynalazł, że to się zgadza, ale że Scape'a mam nieaktualnego, co jest nieprawdą, z tego powodu, że ja Scape'a już na swoim komputerze nie mam, bo go skasowałem. I ten Visual CC++, że są niby nieaktualne, bo są nowsze wersje, no ale to się samo pobiera. No dobra, tutaj dalej macie jeszcze przywracanie systemu, szyfrowanie plików, dosyć fajna sprawa, chociaż niekoniecznie wszystkim potrzebna. Menadżer procesów, to mówiłem, pliki i foldery, analizator wykorzystania, szybkie wyszukiwanie, tego jeszcze nawet nie próbowałem, co to dokładnie jest. Aha, czyli szybkie wyszukiwanie plików, gdzie tam jest, dzielenie plików, kiedy są duże, i narzędzia systemowe. I to jest dosyć fajne, bo czasami macie jakiś problem ze znalezieniem informacji o własnym systemie. Jak sobie to klikniecie, to wam się wyświetlają wtedy dokładne informacje o waszym systemie. Generalnie macie tu wszystko o własnym systemie. Ja tutaj mam wymienione na tym laptopie, na którym teraz siedzę. No i generalnie powiem wam, tutaj macie spis tych różnych, nie, z różnych modułów, ale tam nie wiem, czy to są dane jakieś wrażliwe, czy nie, więc ich tam nawet nie otwieram, ale generalnie macie na jednej stronie wszystko pięknie wypunktowane. No dobra, no i tu jeszcze macie takie menu podręczne, które możecie sobie obczaić. Zobaczcie, tutaj jak je rozwiniemy, to macie dużo więcej tych rzeczy. No i tutaj macie to podsumowanie jeszcze dodatkowych rzeczy. Menu kontekstowe, żeby sobie ustawiać i tak dalej, czyli taki, wiecie, podręcznik, nie, tych wszystkich elementów. No i w tym w poprzednim SeedClannerze mówiłem wam, że dla trzech funkcji go trzymam, dla czyszczenia rejestru, dla czyszczenia zaawansowanego plików i dla odinstalowywania programów oraz dla autostartu i przeglądania tego i ewentualnie harmonogramu zadań. Czyli tak jak pokazywałem wam w tym filmie, wszystko tak samo jest w tym programie, tym Glary Utilities. No i w zasadzie wszystko jest i wydaje mi się, że trochę głębiej nawet on zagląda niż SeedClanner. Dlatego wydaje mi się, że warto, żebyście się nim zainteresowali, czyli już po kilku dniach, nie, film z nową zwrotką. I tutaj jeszcze wam powiem, że wiele osób pisało o różnych innych programach. Ja wszystkie sprawdziłem, te inne programy, i jeszcze potem się udałem na różne takie programy, na różne takie strony, gdzie polecają programy analogiczne. Ogólnie sprawdziłem chyba 11 różnych programów, powiedzmy sobie, ala tego typu. I ten wypada najlepiej ze wszystkich, więc mogę, myślę, powiedzieć na tą chwilę, że jest najlepszym programem tego typu i alternatywą dla SeedClannera, i zarówno lepszym od niego samego. Wersja, jak widzicie, jest bezpłatna tak samo i zdecydowanie wam ją polecam. Jakbyście chcieli wersję płatną, to niby głębsze jakieś czyszczenie on by wykonał, chociaż nie sądzę, żeby bardziej inteligentne one było zrobione. No i jakąś tam automatyczną aktualizację, czyli to samo co w poprzedniaku. No i z mojej strony w sumie to tyle. Jakbym miał go ocenić w skali 1-10, to ja bym mu dał spokojnie takie 8/10, że wszystko co najważniejsze ma w sobie, a nawet sporo więcej niż ten SeedClanner, który polecałem wam dosyć niedawno. Dzięki za obejrzenie tego filmu, dzięki za polecenie tego programu. Zapraszam was na następne filmy. Trzymajcie się, cześć! Tell me.